Kamil, to nie była łatwa seria ani dla Anwilu, ani dla ciebie. Nie zawsze ci się dobrze grało, nie zawsze trafiałeś, ale dzisiaj w pewnym momencie, w trzeciej kwarcie, mam wrażenie, że była dla ciebie przygotowana zmiana Arona Broussarda. Ty wtedy zacząłeś grać, włączył ci się tryb kapitana i kto wie, może to odmieniły losy tego meczu. No wszystko powiedziałeś, mogę tylko przytaknąć. Nie zawsze jest tak, że punkty to jest wszystko, co może dać zawodnik. Czasami jedna akcja w obronie, czasami dobre podanie czy zbiórka mogą dać więcej niż zwykły lay-up. Ja się cieszę, że trener we mnie wierzy, on wie, że ja mogę mu pomóc. Jestem takim przedłużeniem jego ręki na boisku i myślę, że to, że Aaron gra tak jak gra, to też jest zasługa całego zespołu i to, że mamy dwóch zawodników, zupełnie inny na pozycji jeden, to jest no, nasza dobra strona i nasz atut. James Florent dzisiaj bez punktów. Jak wam udało się to zrobić? Tym bardziej, że ostatnio zaaplikował wam 38. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że dzisiaj Bosnik rzuci 38. Pomyliliśmy się o jeden punkt, a Florenta zatrzymamy. Nie no, oczywiście nie. No, robiliśmy co w naszej mocy. Chcieliśmy to samo robić w meczu poprzednim, ale no, świetnie rzucał z 10 metrów. Dzisiaj nawet na ten 10 metr do niego wychodziliśmy. Robiliśmy wszystko, żeby penetrował. Potem rotowaliśmy. Ja już to mówiłem w jednym wywiadzie, nie chciałem zapeszać, ale powiedziałem, Florenc nie ma rzutu z pół dystansu i ma bardzo słabe wykończenia spod kosza w tym sezonie akurat. Więc było to dzisiaj widoczne. Wchodził pod kosz, nawet nie patrzył, żeby rzucić, tylko rozdawał, a my świetnie rotowaliśmy. Koniec. Ja chciałem jeszcze się cofnąć na chwilę do tego, co było po meczu numer 2, bo odrodziliście się jak Feniks z popiołu, przegrywaliście 0-2, wygraliście 3 kolejne mecze. Co sobie powiedzieliście, wracając z Gdyni do Włocławka? Oj, w szatni było bardzo nerwowo. Wszyscy, mogę powiedzieć, zawodnicy, niektórzy płakali, niektórzy uderzali nogami, pięściami w ściany. Czuliśmy, że przyjechaliśmy tu chociaż po jedno zwycięstwo, a nie wyjeżdżamy z niczym. Ta frustracja była ogromna i powiedzieliśmy sobie, że nadal jest przed nami, nadal przed nami są 3 mecze do wygrania. Nic się jakby nie zmieniło. Mamy 2 mecze u siebie przed wspaniałą publicznością i trzeba do tego dokonać. Myślę, że pierwszy mecz taki przełomowy, czyli ogranie ich w końcu, bo wiadomo, że było 0-5 do tej pory. Potem drugi mecz. Jechaliśmy tutaj teraz z pozycji atakującego, nie broniącego się. To oni musieli, a my byliśmy na tej fali znoszącej. Fajnie, że to się udało, ale mówię, nie udało, daliśmy radę. Natomiast prawda jest taka, że mentalne przygotowanie, to co sobie właśnie powiedzieliśmy tutaj w szatni po drugim meczu, ja nie będę zdradzał co, ale to jak sobie porozmawialiśmy jak mężczyźni, to nam dało tą mentalną gotowość na to, żeby wygrać kolejne 3 mecze. Cieszę się, że daliśmy radę. To na koniec cię zapytam, bo były kiedyś finale derby tutaj Trójmiasta, teraz szykują się derby Kujaw chyba po raz pierwszy w historii. Czy ta seria finałowa może być jeszcze nawet lepsza niż ta? No, może być, oczywiście. Nie musi, ale może. Jesteśmy świadomi tego, w jakiej dyspozycji są Torunianie. Oni grają niesamowicie. Nie chcę umniejszać umiejętności Stelmetu, graczą Stelmetu, ale oni ich zmietli. Po prostu robili wszystko, co chcieli. Nie mieli zielonogórzanie pomysłu w ogóle na to, jak się im przeciwstawić. Więc zapowiada się fenomenalne, mam nadzieję, fenomenalne zapowiadają się pojedynki, fenomenalna seria. Wiemy, że duża publiczność z naszego miasta będzie chciała jechać do Torunia. Mam nadzieję, że wszystko zakończy się w sportowej, dobrej atmosferze i kibice będą korzystali z tego, jakie my widowisko jako szkarze tutaj damy. Dziękuję bardzo i cieszyć się razem z kibicami. Gratuluję. Wracamy do naszych komentatorów. Dziękujemy.